Siema, widowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, na nowym odcinku na moim kanale. Zawsze wszystko łapkę w górę, suba i dzwona. Także w takim energicznym wstępie witam was na odcinku Stefania do Gracie. Mam nadzieję, że każdy stawi łapkę w górę. Tak jak już to wspomniałem wcześniej, przypominam, z kodem zombiaczek przez 3K macie 10% zniżki na produkty Genesis. Prawy dolny róg, także wbijajcie. No i co, zapraszam was do oglądania. Jeśli wbijecie 500 łapek pod tym odcinkiem, to w następnym odcinku robię salto, także każdy stawi łapkę w górę. No i co, zapraszam do oglądania. Tyle, trzymajcie się, elo, potroją. Dobra, widzowie, także ja będę sobie tutaj tepał do pierwszej osoby na czacie, znaczy z czatu. No i zobaczymy, czy ktoś następnie. W ogóle na tej edycji jeszcze nie tepałem do żadnych graczy, więc fajnie by było, gdyby ktoś mi tutaj po prostu zaakceptował. W ogóle czekajcie, aż le sklep kupno itemów. Ile kosztuje rzucak? Da się kupić rzucaka? 29 zł? Okej, nieważne, nic nie mówiłem. Dobra, tutaj X, może ten Kezio? Dobra, TPA Kezio, o. No i zobaczymy, czy nas ten Kezio zaakceptuje. Ja oczywiście sobie kupię tutaj Strężyka. I właśnie, no patrzcie, ja sobie kupię Strężyka, ale nie mam jednej rzeczy, nie mam koksów, patrzcie to. Nie wiem, w ogóle widzę koksów, muszę sobie kupić trochę koksików, patrzcie, trochę polecimy z tymi koksami na grubo. Także pokupmy sobie trochę koksów, bo jest ich po prostu mało. O! I nas gościu zaakceptował. Dobra, gość nas zaakceptował. Także masno. I najgorsze jest to, że nie mam jeszcze pereł. Jezus Maria, patrzcie to, czy mogę... Wow! Patrzcie to, da się kupować perły. Lol. Dobra, myślałem, że nie będzie dawał kupować perły, ale gość nas zaakceptował na jakiś równy teren. No trochę słabo, w sensie trochę słabo. Myślałem, że to jakieś dymy będą albo coś w tym stylu, wiecie. Gość wytapie do jakiejś gildi, do jakichś nóżek, wiecie, jakaś akcja, coś tam, klik, bo i uciekłem z nóżek. No ale na razie słabo. Kezio nas tutaj tepną na równy teren i dostaje w ciery. Dostaje gościu w ciery, dostaje ostry w pierdziel, że tak powiem. Więc no z takim Keziem muszę raczej wygrać. Dobra, zjemy sobie refilka. Elegancko. Czy on zjadł drugiego koksa? Chyba tak, chyba gościu zjadł drugiego koksa i zmienia seta. Gościu zmienia seta, to my też to wykorzystamy. Tak, wykorzystamy i bym przez to zginął. Dobra, nieważne. Nie róbcie tak jak ja, to tylko w warunkach kontrolowanych można takie rzeczy robić. Dobra, on zjadł koksa. W ogóle dostanę za niego 12 punkcików. Dobra, wiecie co, zaraz sobie też zjemy koksa. Mam nadzieję, że gość nie będzie uciekał, bo jeśli będzie uciekał, jeśli ja zjem koksa, będzie trochę słabo. Aczkolwiek zobaczcie to, no gościa dosyć mocno cisnę. O, w ogóle dziękuję Krystian za subika, patrzcie, podczas nagrywania odcinka dostanę tutaj suba. Okej, jemy koksa. Czy gość właśnie zjadł trzeciego koksa? Lol, ej, nie rozumiem. Dlaczego gościu zjadł właśnie trzeciego koksa? Tak, on zjadł trzeciego koksa, typek, lol. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego typek zjadł pod rząd je te koksy. To jest chyba najgorsze, co można robić. Wiecie, bo on w ogóle refili nie używa. Same koksy je. Ty, no bez kitu. Same koksy je gościu, nie używa w ogóle refili, także teraz słabo. Używajcie tych refili, widzowie, bo to jest, no wiecie, bez sensu i same koksy. No bo patrzcie, ja tak naprawdę mam teraz dwa koksy. Nie zjadłem podczas sklepu z nim żadnego refila, no bo w sumie też byłem na koksie, ale... Czy on teraz dopiero... Tak, teraz dopiero zaczął jeść refile, Kezio. To jest pewnie jakiś mój widz, bo on to jako pierwszy napisał, że mam do niego tepać. Znaczy w sensie jako jeden z pierwszych, także pozdrawiam cię, Kezio, jeśli to ogląda. Ostatniego koksy tego gościa, no zobaczcie, mam jeszcze dwa koksy, cztery refile. Tak naprawdę cały set mu padł, cały set w Keziowi padł, także no dziękuję Kezio za klepy. I zaraz tepamy do następnej osoby. Dobra, moi drodzy, a więc lecimy w takim razie do drugiej osoby. Napiszmy na czasie, do kogo mogę tepnąć na klepę. I zobaczymy, czy ktoś nas tutaj elegancko zaakceptuje, czy raczej nas po prostu nikt nie zaakceptuje do mnie. Tutaj gościu o niku Jakuciachu napisał, że mam do niego tepać. Także tepamy do Jakuciachu. Od w ogóle jakiś gościu pisze do mnie, tepaj Ezie. Więc no nie jest ziomeczek, nie jest ziomeczek, tej od Ezie wyzywa mnie. O, ale zobaczcie, w ogóle osoba pisał, że do nich mam tepać. Wow, patrzcie to. Ale spam tu poleciał na czacie, dosyć nieźle. Chyba moje wiadomości się tutaj gdzieś tutaj ten, w sensie nikt akurat nie pisał na czacie. No i tepnął mnie w nogi. Tepnął mnie widzowie w nogi, gościu. Także no fajnie byczku, ale witam cię serdecznie na rejonie, moi drodzy. Także antynogi, najlepszy sposób, widzowie, na świecie. Oczywiście mam rzucaczka, żeby nie było, rzucaczki też używam. Tylko no właśnie, miałem tamte nogi wziąć ze sobą, także Jakuciachu musi tutaj, widzowie, zginąć. Trzeba go sklepać po prostu, ale nie wiem na ile. Czy uda mi się go zabić, bo gościu pewnie, wiecie, to są, widzę, jakiś kuboid. Tutaj jest, widzę, jakiś kuboid, no właśnie, kuboid, nogi. I martwi mnie to, że zapewne gościu, wiecie, widzę, będzie miał takie coś jak gdzieś, żeby się dobrać, po prostu, wiecie, jakieś koksy w skrzynce czy coś w tym stylu. Ej, nie wziąłem butów na przebranie, czajcie to? Nie mam, widzę, butów na przebranie, bo ja te jedne buty waliłem. No to nieźle, nieźle, widzę, się wkopałem. No dobra, trochę przypał, bo ten gościu zebrał moje buty. Zawsze pytacie mnie, dlaczego zmieniam seta na zielonym. Po to, widzowie, żeby po prostu, wiecie co, muszę go odpanczować chwilę. Dobra, nic mi to nie dało. Nic mi to moje panczowanie nie dało. Chciałem po prostu tą przewagę. Koksa, koksaj, gościu. Zrobił najgłupsze, co mógł chyba.
Dobra, już cię mówić, że zrobił najgłupsze co mógł, a ja bym polizał. To by w ogóle było najgłupsze co mogłem zrobić. No właśnie, on też z Minnesota, zobaczcie, też gościu z Minnesota na zielonym. Ja wyrzuciłem te moje buty, więc widzowie, no jest słabo. Słabo wam powiem, no przez to, że wyrzuciłem te buty. Przez to, że rzuciłem buty, prawdopodobnie zginę, bo nie będę miał seta na zmianę. No ale dobra, ale trudno. Trudno się widzowie mówi. Więc robimy coś takiego, czekajcie, cyk. Nie wiem, czy gościu polizę, musiałby teraz polizać. Dobra, gość musiał teraz polizać. I ostatniego koksa, czy on chce uciekać gdzieś do góry? Zjadę ostatniego koksa, gościu, też. Ja też widzę ostatniego koksa. Teraz tak, muszę rozsądnie założyć seta. Ta bańka jest najlepsza. Aha, gościu, widzicie to? Widzicie jaki cwel? Słyszeliście to? Słyszeliście to, widzę, tu są. Aha, to w ogóle kumpel przyszedł, dobra. Co za Steve'owska gildia gówniana. Co widzę, za gówniana gildia. Tu nie ma, co za gówniana gildia. Widzę, patrzcie to w ogóle. Co za gówniana gildia. Już mnie klepią, widzę, już mnie klepią w skurcze byki. Nie, nie klepią mnie, nie klepią mnie. Ej, może mi się uda uciec, 17 sekund. A, podkopali mnie. Ach, gdyby ten dziad polizał, gdyby ten dziad widzę polizał, tu będą koksy, tu będą koksy w tej skrzynce gdzieś. Ach, tam widzicie, tam były koksy, no nie wiem, do jakiejś dziadowskiej gildii topnąłem. A, pieprzyć to widzowie, no jakaś dziadowska gildia, słaba była, nie polecam tutaj gracza Niku Jachu Ciachu. No bo zawołał też kumpla, szkoda, że nie zapisałem sobie kordów, no ale dobra, zaraz typamy do następnej gildii, no i po prostu lecimy, po prostu i tyle. Także możemy tepać do trzeciej osoby. Do kogo mogę tepnąć? Na klepę. I zobaczymy, czy ktoś nas tutaj zaakceptuje. W ogóle zobaczę, że nie wziąłem sobie widzowie emeraldów. Także trochę lipa, nie wziąłem sobie emeraldzików. Ale już sobie kupujemy widzowie emeraldy. No i kupimy sobie też kilka antynóg. Najgorsze jest to widzowie, że właśnie problem jest z tym, że po prostu nie mam tutaj, moi drodzy. Opat, taki gość wyzywa mnie od nubów. Dobra, weźmy, wiecie co, tepniemy tego ziomka. Do mnie nubie. Tepniemy do niego, pewnie mnie tepnie w nogi. To jest tak pewne, że mnie tepnie w nogi gościu, ale. Ale no, damy mu po prostu tą atencję. A nie tepną mnie w nogi gościu, tepną mnie tu w jakąś dziurę, kurde. Kurwa, to jest poziom, piąty poziom. Piąty poziom, dobra, zapisałem sobie jego kordy, wreszcie co. Także tak, no, piąty poziom. Dobra, moi drodzy. Więc sklepmy tego gościa, pokażmy mu, gdzie raki zimują. Oczywiście setik zmieniany na pomarańczowy, co wiem, i mówicie, że mam tego seta tak nie zmieniać, ale ja zawsze tak zmieniam tego seta, więc może teraz mi się uda akurat zrobić tak, żeby ten gościu polizał. Dobra, ja mam swojego koksa, gościu też od razu jest ze mną koksa i on też zmienia seta. Najgorsze jest to, że właśnie, widzowie, nie mam tych rzucaków, bo tak jak mówię, tego TNT mam mało, więc tego TNT mam mało, a w sklepie rzucaki kosztują 30 zł, więc jest to po prostu, w mojej opinii, nieopłacalne 30 rzucaków. Aha. I patrzcie cwela, no i gościu się poszedł, dobre, no i zobaczcie to, no i kolejny tepeczek, który mnie tepa w jakieś śmieszne nogi, coś w nogi, no w jakiś śmieszny kuboid, idzie się po prostu dobrać. Oby karma tym wszystkim typom, którzy tak chodzą, tepają, wiecie, tych ludzi, i idą się dobierać, co wróciło, no bo to jest takie, wiecie, mech, typek, wiecie, idzie się dobrać, oby polizał, oby typek polizał, no zmienia seta na zielono oczywiście, bo jakby inaczej, bo jest Steve'usem. Także no wiecie, szkoda, że nie mam tego rzucaczka właśnie, kurde, bym wysadził mu ten kuboid, ale zawsze do przebity można zapisać sobie kordy. O, nawet zapiszę tutaj DDD, może na jakiś, wiecie, live, czy coś do przebijania, gildia zawsze taka spoko, która robi nogi po prostu. Dobra, sklepę sobie gościa, w sensie klepmy sobie go, on się tak dobrał, więc raczej gościu ma w tym momencie dwa koksy. Ach, jojoj, gdyby polizał, gdyby ten typeczek polizał, no byłoby miodzio, no byłoby widzowie idealnie, gdyby ten typeczek polizał, ale wiecie co, mam pomysł, mam świetny pomysł. O nie, zrobię najgłupsze co mogę zrobić, bo to jest stoniarka. Ja zapomniałem, że to jest widzowie stoniarka. Zapomniałem, widzę, że to jest stoniareczka. Dobra, no lipa. Lipa, co to jest w ogóle? Nie mam pereł, nie mam w ogóle pereł, bo no właśnie, gdybym miał te... Ajajaj. Gdybym, kurde, zapomniałem, że tam jest stoniarka nade mną, myślałem, że tam... No dobra, no nieważne. No właśnie, tak jak mówię, gościu od koksa śmierdzącego. No chyba, że udałoby się widzowie jakoś go... tak podpanczowywać, wiecie? Może się udało go jakoś tak podpanczowywać, co wiem? Patrzcie, zbugował się pajac. Zbugował się cwel, on pery do mnie rzuca, patrzcie. Tak go podpanczowywać, czy coś w tym stylu? To by nie było głupie, co? Patrzcie. No tylko mi fajerka szpadła, więc lipa. No niestety widzowie, gościu się dobrał. Tepnął w jakieś obstrane tutaj stoniarki, gdzie kopię w swoim śmierdzącym miejscu. Kordy macie, możecie przebijać. Kto przebije gilię, jego gilię, możecie wysłać screena. Jak przebijecie może gilię jego, to macie, dostaniecie i zawiadę mnie nagrodę. Także wyślijcie mi screena.
Oddam wam po prostu itemki, w sensie oddam wam jakąś nagrodę, więc no, dopamy zaraz